Jesienno-zimowa aura nie sprzyja dobrym nastrojom. Jest takie znane powiedzenie, żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce. Jak sprawić, żeby nam się w ogóle chciało rano wstać z łóżka? Jak poprawić sobie nastrój, żeby ta jesienno-zimowa aura nie wpędziła nas w jakąś depresję, tylko pokazała, że trzeba przetrwać, bo po jesieni i po zimie zawsze przychodzi wiosna. Jak to zrobić? Spytamy dzisiaj Aleksandrę Czechowską, psycholożkę. Witam Cię serdecznie. Co to jest za klimat, nieszczęśliwy klimat, w którym żyjemy, że ciężko nam się uśmiechać rano, kiedy jest szaro, zimno i jeszcze pada deszcz? No nie taki nieszczęśliwy, bo zacznijmy od tego, że mamy te cztery pory roku. Jesień, zima sprzyjają temu, że wszystko idzie spać. My też. Trochę jest tak, że w ciągu roku jesteśmy bardzo aktywni, szczególnie w tych miesiącach letnich, a jesień jest takim uargumentowanym odpoczynkiem dla człowieka również. Nie tylko dla przyrody, nie tylko dla zwierząt, które zapadają w sny zimowe. To jest również dla nas taka akceptacja tego, że my możemy zwolnić, że my możemy ładować baterie w zupełnie innym miejscu, na przykład domem. Tam możemy pielęgnować to, na co nie było czasu, wtedy, kiedy trwało lato, wtedy, kiedy było więcej możliwości wyjścia na zewnątrz, ogrzania się. Teraz grzejemy się w domu. Ale to jest strasznie trudne, tak zrobić sobie ten luksus, że ja nie muszę. No bo muszę iść do pracy, muszę posprzątać. Jak zacząć od tego, co jest właśnie najtrudniejsze, czyli od tego, że tak naprawdę świat się nie zawali, jeśli czegoś nie zrobię dzisiaj? No i tutaj wchodzi już proces akceptacji. Akceptacji rzeczywistości i tego, że ja mam prawo być wolniejsza, ja mam prawo być zmęczona jesienią, ja mam absolutnie prawo do tego, żeby dać sobie taką pauzę. I dopóki tego nie uznamy i będziemy w walce, takiej walce, która mówi nam o tym, że muszę zrobić, muszę wyjść, muszę być tak samo aktywna, do tego czasu będziemy męczyli nasz organizm. A to jest zupełnie niepotrzebne, czyli zaczynamy od akceptacji, od tego, kiedy się rano budzimy i mówimy, jest okej, tak jest, dzisiaj tak jest, ja wstaję i zaczynam być dla siebie zwyczajnie dobra. No to jest chyba najtrudniejsze, bo to wymaga pracy od nas. Ale na przykład czas na to, żeby usiąść sobie na ławce, też można znaleźć, niezależnie od tego, jaka jest aura pogodowa. I teraz takich pięć rzeczy, które mogą nam po prostu poprawić nastrój. My zaklinamy dzisiaj, drodzy Państwo, czas kolorem, ten zimowy czas. Nie znaczy, że jak jest jesień czy zima, musimy chodzić ubrani na czarno. Kolory to stymulacja, prawda? Kolory są stymulacją, tak jak i muzyka jest stymulacją, tak jak i właściwie kolory jesieni również są stymulacją, bo zmuszają człowieka do refleksji. Dlaczego by sobie nie dać tej refleksji? Dlaczego cały czas przejść do przodu? No nie. Więc pierwsze, co jakby, kiedy pytasz o te pięć sposobów, to pierwszym takim sposobem, ja zostanę przy tym, jest ta akceptacja tego, że teraz taki czas. Druga to jest to, co możemy robić dla siebie. Czyli rozumiem, że nie ma aktywności na rowerze, nie ma aktywności mocno spacerowych, intensywnych, natomiast wciąż możemy pójść na ten spacer. Ten spacer łagodzi tak naprawdę nasze stresy, głowa pracuje. Często ludzie mówią, że robiąc kroki, oni pozbywają się tych myśli albo są w stanie przepracować na przykład to, co im nie wychodzi. Ale też trzeba zwrócić również uwagę na to, że spacer powoduje wydzielanie dopaminy, a już w ogóle samo wykonanie zadania również powoduje proces wydzielania dopaminy. To jest właśnie ten hormon, którego nam jesienią trochę brakuje, ponieważ nie ma jazdy na rowerze, takiej aktywności, a tutaj absolutnie każdy z nas, każdy, nieważne czy jest bardzo sprawny, mniej sprawny, on może sobie zapewnić te pół godziny na dworze. Czyli tak, oddychamy, wydzielamy dopaminę i spacerujemy. Wtedy rozmasowujemy, czy też ukajamy nasz nerw błędny, który odpowiada za szereg funkcji w naszym organizmie. Więc jest to istotnie potrzebne do tego właśnie, żebyśmy też byli po prostu szczęśliwi jesienią. No i kolejne punkty. Można zrobić coś po prostu miłego, na co właśnie wcześniej się nie miało czasu. Czyli tutaj bardzo ważnym elementem, myślę, że w wielu rodzinach, które mają dzieci, jest ten czas z dziećmi, które też mają depresję zimową, prawda? Więc no co, mamy za chwilę czas pierniczków. Co robić tak rodzinnie, żeby zaangażować całą rodzinę w tą poprawę nastroju? No to teraz tak, wchodząc, już mamy głęboką jesień, za chwilę zbliża się czas świąteczny. Już od teraz właściwie można wprowadzać się w ten nastrój. Ten nastrój ma to do siebie, że właściwie większości osobom
on po prostu poprawia humor. Czyli rodzice angażują swoje dzieci do tego, żeby wykonać ozdoby choinkowe, bo kto powiedział, że wszystkie trzeba kupić? To jest pewien proces. Jest szereg filmików na różnych social mediach, w jaki sposób zaangażować dzieciaki siebie. To jest przemiła praca, która również pozwala ukoić myśli. No a już wykonanie samego zadania i powieszenie tych ozdób na przykład na choince, no, sprawia całej rodzinie zaangażowanej w to po prostu dużo radości i frajdy. Może adopcja psa, bo zwierzę jest zawsze stymulujące, bo z takim zwierzęciem zawsze trzeba wyjść na spacer. No nie każdy się na to decyduje, bo to jest duża odpowiedzialność, ale to jest też jakiś taki motywator do tego, żeby coś robić, żeby jednak wychodzić na to świeże powietrze. To w ogóle zacznijmy od tego, że jeżeli człowiek ma pasję, pasję w życiu, no to jest właśnie taki czas na jej realizację. Nie mówię o sportach wyczynowych, górskich, chociaż i takie się zdarzają w takiej aurze. Natomiast pasja jest absolutnie czymś, co pozwala człowiekowi być, co pozwala człowiekowi rozwijać swoje zainteresowanie, a tylko człowiek, który się rozwija, rozwija swoją świadomość, staje się lepszy wobec jakiegoś zadania, to jest ten moment, w którym no, my czujemy się spełnieni. A teraz odnosząc się do zwierząt, do futrzaków, no to siłą rzeczy głaskanie to nie jest nowum, głaskanie psa, wyjście na spacer z psem, budowanie relacji ze zwierzęciem, koniem, kotem, to jest coś, co po prostu powoduje, że człowiek staje się szczęśliwy, dlatego że to jest jedyna bezwarunkowa miłość, o którą się powinniśmy starać, natomiast nie musimy, a i tak ją mamy, więc należy z tego po prostu skorzystać, że mamy te futrzaki, poświęcić im więcej czasu, pobawić się z nimi w domu i tak jak powiedziałaś, być może zaadoptować psa, kota, no tak właśnie, żebyśmy mieli jak co zrobić z naszym wolnym czasem, bo ludzie czują się szczęśliwi wtedy, kiedy też mogą poświęcić ten czas swój komuś innemu. Więc jeśli nie masz chłopaka, nie wiem, dziewczyny, to zawsze możesz mieć swojego przyjaciela, takiego przyjaciela, który cię nie opuści. Wracając jednak do pasji, do hobby, warto sobie znaleźć. Niejednokrotnie osoby, które właśnie zaczynają takie przygotowania przedświąteczne, tu nowe pieczenie pierników, tak jak wspomniałaś, czy ozdoby choinkowe, czy przyozdabianie w ogóle mieszkania, no to odkrywają chodzi o tą sobie dynamikę, prawda? Chodzi o to, żeby jednak coś robić, bo często właśnie podczas zimy zapadamy się przed telewizorem, oglądamy telewizję, grzebiemy w tych telefonach, w internecie. To nie zawsze poprawia nam nastrój, bo czasami wręcz odwrotnie mam takie wrażenie, że może wywołać większe frustracje, kiedy oglądamy, że gdzieś jest ciepło, palmy rosną, a nas tam nie ma. A to tutaj mamy temat już żałości takiej, że jesteśmy wszędzie nie o czasie i tam, gdzie nas nie ma, jest zdecydowanie lepiej. No nie, właśnie od nas samych zależy, od środka, od naszego wnętrza, od tego, co sobie postanowimy, że to jest nasz czas na ziemi. I tak naprawdę każdego dnia możemy coś zrobić. Coś zrobić dla siebie, coś zrobić dla kogoś innego, uaktywniać siebie. Natomiast takie leżenie przed telewizorem, wtedy, kiedy ktoś naprawdę ma dużą potrzebę odpoczynku, to trzeba to uszanować. Skoro już leżysz przed tym telewizorem, nie miej wyrzutów, powiedz sobie tak, to jest mój czas, leżę przed telewizorem, jestem bardzo z tego zadowolony, bo jeśli leżymy, a myślimy o tym, że nie powinniśmy leżeć, powinniśmy coś zrobić, to wtedy organizm absolutnie nie odpoczywa, a nasz umysł otrzymuje frustrację na wysokim poziomie, no i później ciężko tą frustrację zbić w ciągu dnia. Więc jak już coś robimy, leżymy, odpoczywamy, gdzieś się zagłębiamy w jakieś mniej atrakcyjne zajęcia, to trzeba to robić z uszanowaniem i z pełną decyzją. Tak wybrałem. Może mówimy Państwu o oczywistych rzeczach, ale podstawą wszystkiego jest to, żeby umieć się cieszyć z małych rzeczy. A tak naprawdę wszystko zaczyna się od zwykłego uśmiechu, który możemy z siebie wykrzesać i on programuje i nasz organizm oszukuje trochę, że uśmiechamy się, jesteśmy szczęśliwi, ale przede wszystkim wywołuje uśmiech u innych i tak powinno być. A my Państwu razem z Aleksandrą Czechowską wysyłamy szeroki uśmiech i życzymy dużo optymizmu na ten szary zimowy czas, który też może być piękny.